To była jubileuszowa 35. edycja imprezy. W tegorocznym biegu wystartowało 4700 osób z 30 krajów. Tradycyjnie jako pierwsi na trasę ruszyli zawodnicy na wózkach. Minutę po wózkersach linię startu opuścili biegacze. Chwilę po tym wydarzeniu jak zwykle odbył się bieg rodzinny. Mimo nie najlepszej aury dla rodzin z dziećmi, pojawiło się ich naprawdę sporo. Znów możemy mówić o wielkim sukcesie organizacyjnym. Bieg rodzinny na stałe wpisał się w święto biegowe miasta i jest dla niektórych nawet ważniejszym od królewskiego biegu. Argument prosty, mogą w nim wziąć udział wszyscy, wystartować właściwie z marszu, ale powracając do rywalizacji na dystansie 42 km i 195 metrów, najlepszy wśród zawodników na wózkach okazał się Rafał Wilk z Rzeszowa z czasem godzina 5 minut i 24 sekundy. W rywalizacji biegaczy wśród mężczyzn wygrywali tradycyjnie Kenijczycy. Najszybszy był Rob Abel Kibet z czasem 2 godzin 13 minut 36 sekund. Niestety do rekordu maratonu zabrakło dosłownie kilku sekund. Pierwszym Polakiem na mecie był Kamil Jastrzębski, który zajął 6. lokatę. Wśród pań wygrała Stella Barsozio Jepgetish z Kenii, która wynikiem 2 godziny 28 minut 14 sekund ustanowiła nowy rekord zawodów. Z Polek najlepsza była 28. na mecie Dominika Stelmach. Trasa była doskonale przygotowana, bardzo szybka. Zawodnicy byli pod ogromnym wrażeniem miasta. Jak to często w podobnych biegach bywa, niektórzy na biegowo zwiedzali stolicę Dolnego Śląska. A jak wiemy, jest u nas co oglądać. Finisz niezwykle emocjonujący, bo Rob Abel Kibet walczył z rekordem trasy. Ostatecznie się nie udało, ale otrzymał i tak gromkie brawa. Stadion Olimpijski zdał egzamin śpiewająco. Bez dwóch zdań to doskonałe miejsce do tego, by rozgrywać finisz takich zawodów. To było święto biegu w mieście. Znów Wrocław był na ustach wszystkich fanów biegania w Polsce. Do nich należą m.in. numery startowe, plakaty, medale, wycinki prasowe oraz wiele innych. Tu znajduje się historia Wrocław Maratonu. Tegoroczna edycja wrocławskiego biegu była dla nas szczególna. Z okazji jubileuszu biegu MCS przygotował wspomnianą Izbę Pamięci, a to nie było wcale łatwe zadanie. Nie byłoby możliwe do wykonania, gdyby nie sami biegacze, którzy włączyli się w akcję. Organizatorzy dziękują za wszystkie przekazane pamiątki i obecność w miejscu poświęconym fascynującym dziejom naszego maratonu. W związku z obchodami jubileuszu każdy chętny gość i uczestnik biegu mógł poznać dzieje maratonu. To świetna inicjatywa, która powoduje, że o wszystkich, zarówno uczestnikach, jak i organizatorach, którzy przez te dziesięciolecia dbali o największy bieg w mieście, będziemy pamiętać na zawsze. Tuż przed otwarciem izby został odsłonięty drugi z wrocławskich biegnących krasnali. Poznajcie Biegajło. To imię wybrali w internetowym głosowaniu sympatycy Wrocław Maratonu, podobnie zresztą jak w przypadku niewypałka pierwszego naszego biegowego krasnala. Ciekawostką jest fakt, że krasnal mierzy sobie 42,2 cm, czyli w zaokrągleniu tyle, ile wynosi dystans maratoński w kilometrach. I jeszcze o wyjątkowej premierze wyjątkowej książki autorstwa Marka Danielaka, wieloletniego dyrektora Wrocław Maratonu, obecnie dyrektora honorowego. 35 lat w biegu Marka Danielaka, historia Wrocław Maratonu to wyjątkowy zbiór zdjęć, które obrazują zmiany, które zachodziły przy organizacji maratonu. Jego dyrektor i pomysłodawca przenosi nas w przeszłość, opowiada o początkach biegu, swoich wspomnieniach. To barwna lektura, która powinna się znaleźć na półce każdego fana wrocławskiego maratonu i historii. Piłka nożna, siatkówka czy koszykówka, ale także karate, jiu-jitsu czy hokej podwodny. To tylko część atrakcji, które przygotowali organizatorzy Festiwalu Sportu dla Dzieci Łanadu. Na polach marsowych uczestnicy mogli odwiedzić 50 stanowisk poświęconych różnym dyscyplinom, które dzieci prezentowały dzieciom. Najmłodsi mieli w czym wybierać, a rodzice mogli porozmawiać z trenerami z ponad 40 drużyn o tym, jak wyglądają zajęcia w poszczególnych klubach. Były także konkursy z nagrodami, ale przede wszystkim dużo radości i znakomitej zabawy, mówi Renata Mauer-Różańska, przewodnicząca Komisji Sportu i Rekreacji w Urzędzie Miejskim. Mamy tutaj mnóstwo pomysłów na spędzanie wolnego czasu, mnóstwo różnych dyscyplin sportu. Każde dziecko może spróbować swoich sił w każdej dyscyplinie. Udział wzięło ponad 500 młodych zawodników, a sporym zainteresowaniem cieszyło się także strzelanie. Tutaj w tle widzimy strzelanie z karabinków laserowych. Na strzelanie zawsze były duże kolejki na wszystkich imprezach i widać duże zainteresowanie. Nawet te najmłodsze dzieci chcą postrzelać. Ireneusz Cichy, rzecznik Akademii Wychowania Fizycznego, cieszy się, że to kolejna impreza, która odbywa się na terenach uczelni. Pierwsza edycja w naszym mieście przy współpracy właśnie z Urzędem Miasta, Młodzieżowym Centrum Sportu i naszą uczelnią, gdzie udostępniliśmy ten teren i widać, że warto udostępniać ten teren. Mi kojarzy się to jako takie specyficzne expo, gdzie wystawcami są
kluby sportowe, gdzie odbiorcami tego wydarzenia są rodziny. Dzieci przychodzą, mogą dotknąć, wypróbować każdą z dyscyplin. Rodzice mogą porozmawiać z trenerami, mogą podjąć decyzję, mogą dobrać sobie klub, bo te kluby są wielodyscyplinowe. W związku z tym można różne dyscypliny wybrać, niekoniecznie zdać się tylko i wyłącznie na jeden klub. Sportem trzeba zarażać dzieci od najmłodszych lat. To także jedna z idei festiwalu. To właśnie najmłodsi będą trenować później w klubach i osiągać sukcesy. Misja naszej uczelni jak najbardziej wpisuje się w cel tej imprezy. W związku z tym pokazanie sposobu, jak można spędzić wolny czas, biorąc pod uwagę zagrożenia cywilizacyjne. Te nowinki technologiczne, czyli tablety, komputery, które odciągają młodzież od sportu, od aktywności na świeżym powietrzu, tutaj jest żywy przykład tego, jak można wykorzystać te swoje umiejętności, zrobić coś dla siebie, dla rodziny, dla zdrowia. Dlatego, że na tą imprezę nie przychodzi tylko samo dziecko, nie przychodzi sam rodzic. To jest impreza taka, bym powiedział, wielopokoleniowa. W związku z tym spełnia się tutaj ta nasza misja, bym powiedział, wychowawcza. To pierwsza edycja Łanadu we Wrocławiu, tłumaczy dyrektor festiwalu Arkadiusz Pilarz. Sportowy festiwal Łanadu to jest wydarzenie po raz pierwszy we Wrocławiu organizowane, mam nadzieję, że nie ostatni, gdzie chcielibyśmy rodzicom, dzieciakom pokazać, jakie mogą ich dzieci uprawiać dyscypliny sportu. Co się dzieje we Wrocławiu, co się dzieje w całym regionie, no i żeby w jednym czasie, w jednym miejscu mogło tak się dziać, jak tutaj faktycznie wygląda. Mnóstwo dzieci z rodzicami, dzieci próbują różnych dyscyplin sportu, a rodzice w tym czasie mogą popytać, jak to wygląda od strony sportu, organizacji, ile to kosztuje, jak to wygląda od strony czasowej. A cała inicjatywa festiwalu Łanadu rozpoczęła się za naszą południową granicą. To prawda, idea Łanadu powstała w Czechach 6 lat temu. My w zeszłym roku w Polsce zrobiliśmy pierwszą edycję w Katowicach. W tym roku jesteśmy we Wrocławiu, później w Katowicach, potem w Gdańsku. No i nie ukrywam, że plan jest taki, aby już w przyszłym roku pojawiło się 8 edycji w całej Polsce. Zobaczymy, jak to będzie się wszystko rozwijało. Wstęp na to wydarzenie był oczywiście bezpłatny. To było sportowe spotkanie po latach, ale także przypomnienie, jakie tradycje w hokeju na trawie ma Wrocław. W sobotę na stadionie MCS-u na Niskich Łąkach odbył się turniej z okazji 50-lecia hokeja na trawie kobiet we Wrocławiu. Tadeusz Marzec, trener klubu Orient Łozina, tłumaczy, kiedy narodził się hokej na trawie we Wrocławiu. Hokej na trawie kobiet od lat grają drużyny klubowe w Europie. U nas grali tylko chłopcy. Zwracano się do nas, żeby zagrać jakieś mecze czy jakieś tournée, chciały drużyny zagraniczne przeprowadzić, ale myśmy odmawiali, bo nigdy nie było drużyn żeńskich. W związku z tym wpadliśmy na pomysł, żeby zacząć pracować z młodzieżą żeńską. I w 1959 roku powstała pierwsza drużyna klubowa, a hokej na trawie w ogóle zaczęliśmy trenować z dziewczynami w 1967 roku. Także to mija już 50 lat od tego czasu, kiedy zaczynamy się interesować hokejem na trawie. I tak się złożyło, że już po kilku latach, w 1980 roku, zostaliśmy wytypowani na wyjazd na olimpiadę do Moskwy. Trener Marzec przypomina ogromne sukcesy zawodniczek z Wrocławia, ale jak mówi, stworzono im warunki do trenowania. Grając w Polarze mieliśmy warunki, bo po prostu zakład Polar stworzył nam takie warunki, że zatrudnił nasze dziewczyny i one mogły po kilku godzinach pracy przyjść na boisko i potrenować ten hokej, w związku z tym osiągały wyniki. Natomiast pozostałe zawsze były w cieniu, bo po prostu nie było wsparcia finansowego. Była zawodniczka Małgorzata Polewczak, teraz trener klubu Hokej Start Brzeziny, tłumaczy, że trzeba zarażać najmłodszych tą wspaniałą dyscypliną. Jak się uda zaangażować rodziców, to z reguły te zawodniczki naprawdę mają z tego przyjemność i można na nie liczyć i później grają długie lata, tak? Potrafią się odnaleźć w tej dyscyplinie. Reaktywacja hokeja na trawie we Wrocławiu to trudne zadanie, ale trzeba nad tym pracować, mówi Karolina Wójcik, organizator zawodów. Hokej na trawie jest piękną dyscypliną. W sumie to się zaczęło wszystko tutaj we Wrocławiu od 1967 roku, od trenera Marca. Ja jestem jego wychowanką i ogólnie to wszystko się zaczęło od hokeja w Łuzinie, UKS Orient Łuzina.
tam się wszystko zaczęło. Jestem czynną zawodniczką i wcześniej grałam właśnie w reprezentacji Polski hokeja na trawie. To jest piękna dyscyplina, ale niezwykle jest potrzebne to, żeby tutaj we Wrocławiu reaktywować hokej, ponieważ on zamiera. Żeby aktywować młodych ludzi do tego, aby wychodzili z domów i uprawiali sport, jakim jest właśnie hokej na trawie. Chętnych nie brakuje, może tylko zachęty. Ten jubileusz dzisiejszy, 50-lecie hokeja na trawie, miał za zadanie to, aby zebrać zawodniczki i działaczy i osoby z tego okresu 50-letniego tutaj, aby pokazać, że rzeczywiście są ludzie, którzy tutaj działali, robili i mają ducha sportu jeszcze zakorzenionego przez trenera Tadeusza Marca, aby coś zrobić dalej i są plany na przyszłość. Natomiast potrzebna jest wsparcie ze strony miasta, bo dzisiaj to przy właśnie takich własnych środkach to trochę organizujemy. Na razie jednak możemy tylko wspomnieniami wrócić do ogromnych sukcesów wrocławskich klubów. Marian Ziłkiewicz, prezes Dolnośląskiego Związku Hokeja na Trawie, przypomina, że Wrocław był kiedyś kolebką tej dyscypliny. 50 lat minęło, zmieniły się warunki, ale najważniejsze, że jeszcze są chętne do gry w hokeja. Oprócz zmagań hokejowych drużyn oglądaliśmy także starcia oldbojek oraz wystawę dorobku i działalności na rzecz tej dyscypliny. Przed nami 3 miesiące sportowych emocji w wykonaniu ambitnych amatorów. W poniedziałek rozpocznie się 16. edycja piłkarskiej Ligi Spartan Cup. Zawody jak co roku przyciągają sporo chętnych. Do jesiennych zmagań zgłosiło się kilkadziesiąt drużyn, które będą walczyć o miano najlepszych w Ekstraklasie oraz pierwszej i drugiej lidze. Zaczynamy od razu od mocnego uderzenia, mówi koordynator zawodów Marian Przestalski. Już najwyższy czas, zaczynamy sezon już od poniedziałku. Pierwsze mecze ligowe. Pierwszego dnia od razu 4 mecze, więc się nie oszczędzamy. Chociaż pierwszy tydzień będzie jeszcze taki na spokojnie, natomiast już takie pełne obciążenie będzie dopiero w drugim tygodniu. Do sportowej rywalizacji licznie przystąpiły drużyny doskonale znane z poprzednich edycji. Co cieszy organizatorów, także w tym roku udało się przyciągnąć nowe piłkarskie ekipy. W dalszym ciągu mamy 3 ligi. Ekstraklasę, pierwszą ligę, drugą ligę. Cieszy nas duże zainteresowanie w tym sezonie nowych zespołów. Mamy ich aż 7. Organizatorzy przesunęli start ligi o 5 dni i pierwsze mecze odbędą się już 18 września. Spartan Cup to nie tylko mecze ligowe, ale także pucharowe, a to oznacza, że drużyny z drugiej ligi będą mogły zagrać także z tymi najlepszymi. W czwartek na odprawie technicznej kapitanowie zespołów rozlosują pary pierwszej rundy pucharu. Wszystkie informacje można znaleźć na naszej stronie www.spartancup.pl. Relacje z piłkarskich rozgrywek amatorów także w naszych serwisach, a wszystkie mecze rozgrywane będą na boisku przy ulicy Krajewskiego we Wrocławiu. To gratka nie tylko dla przedstawicieli mediów, by przepytać wszystkie zawodniczki przed początkiem nowego sezonu, ale przede wszystkim jest to spotkanie dla kibiców. Przed nami przedsezonowa prezentacja nowej drużyny Ślęzy Wrocław. Koszykarki zaprezentują się na scenie przy specjalnej oprawie muzycznej. Igrze świateł, mówi Paweł Kucharski, rzecznik drużyny. Ta prezentacja w Greju to już taka tradycja, takie nasze spotkanie przedsezonowe. Chcemy otworzyć się na kibiców, aby fani, najwierniejsi fani naszego klubu mogli nie tylko porozmawiać z zawodniczkami, ale także zrobić sobie zdjęcie, wziąć autograf, żeby ta interakcja między klubem a kibicami była jak najszersza. Obecne będą nie tylko doskonale znane kibicom zawodniczki, jak m.in. Agnieszka Kaczmarczyk, Szarni Zol Norman czy Marisa Kastanek, ale także nowe twarze. W klubie muzycznym Grej już prezentowaliśmy się kiedyś, to było 2 sezony temu. No, gdy porównamy skład obecny z tamtym, który był 2 lata temu, no to nastąpiło dużo zmian, jest wiele nowych twarzy, nowych koszykarek, także tym bardziej warto przyjść do klubu muzycznego Grey, aby te wszystkie nowe twarze poznać z bliska. To będzie kilkanaście dni bardzo intensywnych dla zawodniczek. Po prezentacji na scenie przyjdzie czas na pokaz na parkiecie. Kolejne dni to już poznawanie naszych zawodniczek na parkietach, bo przypomnę, od czwartku do soboty
w hali AWF-u turniej towarzyski Wrocławska Iglica Memoriał Teresy Kępki-Swędrowskiej, a tydzień później, a więc 29 września w piątek, inauguracja sezonu także w hali AWF-u Śląza Wrocław, mistrzynie Polski mierzyć się będą z PGE MKK Siedlce już teraz. Zapraszam na te wszystkie wydarzenia. Zanim to wszystko, warto dokładnie poznać wrocławianki. Początek prezentacji o godzinie 17 w klubie muzycznym Grey przy ulicy Świętego Mikołaja. Klub Karate Kyokushin imienia Masutatsu Oyamy działa we Wrocławiu blisko 20 lat i należy do ścisłej czołówki klubów karate w Polsce. Akademia prowadzona przez Jacka Lamota zaprasza na zajęcia wszystkich chętnych, ale przede wszystkim tych najmłodszych. Rodzice, którzy są na etapie wyboru dodatkowych zajęć sportowych dla swoich dzieci, mogą znaleźć tutaj odpowiednią ofertę. Bo karate to sport, który rozwija nie tylko sprawność ruchową dziecka, ale także mentalność. Jest to bardzo ważne pod kątem wychowania najmłodszych, tłumaczy Agata Winiarska, mistrzyni świata IFK. Myślę, że to jest idealny sposób, żeby dzieciom zająć czas po szkołach, po szkole, żeby rozwinęły się nie tylko ruchowo, ale także właśnie, żeby nauczyły się trochę współpracy w grupie, różnych zasad, harmonii, takiego wyciszenia. To jest coś, co każdy rodzic docenia po tym, jak zapisuje dziecko do klubu. Trenerzy wychowali już nie jednego mistrza, ale jak zaznaczają, zajęcia nie polegają na walkach. To przede wszystkim zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci. Żeby te dzieci zużyły też energię, którą kumulują przez cały dzień, żeby spożytkowały ją w jakiś pozytywny sposób. I dopiero później w ramach treningu, przy ćwiczeniu techniki, gdzie to także uczy dzieci koncentracji, dążeniu do osiągania jakichś celów. Dopiero później jest ukierunkowanie także na kumite czy kata, także na układy walki albo samą walkę. Zainteresowani? Więcej informacji na temat zajęć, grup i samej dyscypliny można znaleźć bez problemu. Wszystkie informacje są na naszej stronie internetowej www.karate.wroc.pl. Także można informacje zasięgnąć na naszej stronie na Facebooku, kontaktować się z klubem osobiście, bądź przyjść osobiście i zapytać co jak. Mamy bardzo dużo grup, nie tylko w dojo przy ulicy Kościuszki, ale także w różnych szkołach, więc myślę, że każdy znajdzie dla siebie coś dobrego. Treningi karate odbywają się w sumie w 6 różnych lokalizacjach we Wrocławiu i okolicach.